Siemano, lecimy, słuchajcie, z odcinkiem z kryjówki Underitum, czyli to mamy kolejne wyzwanie z tego ostatniego update'u, który wszedł. I tutaj mamy wyzwanie niedźwiedzia, czyli wyzwanie wojownika. Musimy zabić wszystkich, no prawie wszystkich, trucizną, wykonać parady, no i wiadomo, zabić wszystkie cele. Czyli wiadomo, tych przeciwników, którzy mają strzałkę nad głową, zabijamy na końcu tak naprawdę. Najpierw zabijmy wszystkich bez strzałki, potem wszystkich ze strzałką. Prosta sprawa. Pierwsza rzecz, zobaczcie, po samym wejściu tutaj na tą mapę mamy dwóch gości, jednego ze strzałką, drugiego bez. Ja na tych dwóch łebkach od razu zestakowałem sobie wszystkie parady, jakie muszę zrobić. O, właśnie się zakończyły. I wam też polecam to zrobić, bo tak naprawdę macie, że tak powiem, parady z głowy i później już nie musicie się w ogóle tak jakby martwić tym, że wam po prostu, nie wiem, zabraknie jednego gościa albo jednej parady, bo tak też może być. Zobaczcie teraz, kiedy ja blokuję jego atak, zadaję mu jakieś obrażenia. To dlatego, że mam, nie wyłączałem żadnych perków, powiedzmy, z umiejętności. Gram tak, jak gram normalnie w Valhalle, czyli wszystkie na maksa wyżyłowane statystyki, jakie po prostu są. Jeżeli wam to przeszkadza, bo może się tak zdarzyć, że niechcąco kogoś zabijecie nie trucizną, a właśnie przez taką niepotrzebną paradę po prostu, to polecam sobie tego perka wyłączyć. To jest perk po prostu taki, że przy paradzie zadajecie jakieś tam minimalne obrażenia. Tutaj zobaczcie, jedyne co ja robię, to biegam w kółko tak naprawdę, truję ludzi, zbijam im hapeki po prostu na tyle, na ile to możliwe i zostawiam ich, żeby po prostu umarli od samej trucizny. Analogicznie, dokładnie w ten sam sposób robiliśmy w poprzednim wyzwaniu wojownika, tylko tam był na przykład ogień, a tutaj mamy po prostu truciznę, więc tutaj się tak naprawdę nic nie zmienia i zasada tak jakby przechodzenia tego wyzwania jest dokładnie taka sama. Zobaczcie, czekam, aż on się, powiedzmy, gdzieś tam zacznie wymiotować tą trucizną, zbijam mu hapeki i go po prostu zostawiam, no i chłop sam po prostu umiera. Tutaj generalnie, powiem szczerze, jest mały margines, czyli jeżeli, powiedzmy, nie uda wam się zabić jakiegoś tam przeciwnika w żaden sposób, który punktuje, czyli powiedzmy po prostu zabijecie go, nie wiem, bronią czy czymkolwiek, to wtedy tak naprawdę nie zalicza wam punktów. I tu jest margines, mi osobiście nie wiem, czy jest większy, może tak, bo ja zabiłem dwie osoby nie trucizną, a właśnie po prostu tą moją bronią, tym sierpem, niechcąco, jakoś tak po prostu wyszło. Ale i tak mi zaliczyło full punktów do złota, więc nie ma z tym problemu. Więc jeżeli wam się zdarzy w ciągu robienia tego wyzwania, że zabijecie dwie osoby właśnie bronią zamiast trucizną albo tam paradą czy czymkolwiek, no to wtedy nie ma jeszcze tragedii. Nie wiem, jak to będzie w przypadku trzech osób, bo mówię, mi się zdarzyło zabić dwie, z czego jedną właśnie tutaj w tym pomieszczeniu finałowym. I zobaczcie, tu mamy ostatnie pomieszczenie, gdzie jeden gość ma strzałkę nad głową i właśnie polecam oczywiście tego chłopa na końcu zabić dopiero ze strzałką, no bo wtedy wam przerwie wyzwanie i nie zaliczycie po prostu złotego medalu. No i to by było na tyle tak naprawdę. Żadna filozofia, bardzo proste wyzwanie. Jak wam się podoba, oczywiście subik, łapa w górę, komentarz dla zasięgów. Zapraszam was na Twitcha, na Discorda, gdzie można sobie pogawędzić, pooglądać GTA i tak dalej. To by było na tyle z mojej strony. Dzięki. Do następnego. Trzymajcie się. Cześć.